Dzień dobry, aniołki. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie na kanale Karty na Miłość. Prosiliście o czytanie. Jest. Dzisiaj lustro uczuć. Kochani, lewa strona, talia Dark Grimoire Tarot, będzie należała do strony waszej osoby, jego bądź jej. Natomiast prawa strona, prawy rząd, karty Tytanika będą należały do was. I tu będę kładła dla niego bądź dla waszej osoby, dla niej. Tu będę kładła po tej stronie dla was. Mam też mnóstwo kart dopowiadających, bo myślę, że sporo nam mogą pomóc tutaj, kochani. Dużo rzeczy mogłoby się powyjaśniać. Co zrobić, czego nie robić i na czym stoimy. Jest bardzo często tak, że nie możecie sobie pozwolić na prywatne, kochani, czytania. Nie ma więc problemu. Oczywiście służę pomocą. Podoba mi się tego rodzaju czytanie, bo będzie można, kochani, dokładnie sprawdzić osobę, dokładnie zajrzeć, o co jej chodzi. Bardzo mnie zmartwił ten ostatni mail, kiedy pani napisała, że w sumie to kupuje już rzeczy do ślubu, a osoba się zmieniła, jest inna. Już tak często nie dzwoni, nie pisze, nie odzywa się. I chcielibyście wiedzieć, co u niej? Dlaczego tak jest? Ła, nawet mi się, słuchajcie, karty źle dzisiaj tasują. I tak jest, powiedziałabym, od rana. No, od rana tak jest. Słuchajcie, czytanie będzie ogólne, więc ja mam nadzieję, że zrozumiecie, że przy takich właśnie, przy tego rodzaju czytaniach nie da się wejść, chyba że to jest czytanie indywidualne, tak? To wtedy jest czytanie tylko dla jednej, jedynej osoby, no i możemy sobie pozwolić na to, żeby nad problemem się bardziej zagłębić, powiedzmy dłużej zagłębić, tak? Teraz oczyścimy waszego. Kurde, wiecie co, ja nie wiem, poleciały, nie wiem co się dzisiaj dzieje, naprawdę ja nie umiem, kochani, dzisiaj w ogóle zapanować, leci mi wszystko z rąk, ja myślę, wiecie co, ja myślę, że są tutaj kochane osoby, które muszą to usłyszeć, muszą to usłyszeć, no. Czekacie na to czytanie, ja wiem. Ja to czuję. Ja to czuję już. Skarby, karty dopowiadające oczywiście będą. Ja mam nadzieję, że damy sobie radę, że jakoś to będzie. Nie wiem, czy teraz już rozkładać, czy później rozkładać. Nigdy nie wiem, kochani, jak zrobić, żeby nie zabierać nam tego czasu, tak? Żeby poświęcić wam czas jak najwięcej. Może zrobię wam czasówkę. Będziecie wiedzieć, kiedy wstęp, kiedy start. Może teraz, o właśnie, na samym, kochani, początku ja po prostu wezmę, albo potem. Może szkoda tego czasu? No, szkoda tego czasu, kochani. Myślę, że będziemy dopytywać. Myślę, że tak zrobimy. Jeszcze te talie. Dobra, no to na tym się skupmy. Koniec i będę po prostu na bieżąco dla was rozkładać karty. O, tak zrobię. Bo wydaje mi się, że tarot będzie ważniejszy, tak? Kochani, czytanie ogólne, zostawiamy lajka, komentarz, kto nie ma subskrypcji, zostawia subskrypcję. No i skarby, przechodzimy do czytania.
Pozwolę sobie wziąć talię naszej osoby i zobaczymy, o co tu chodzi. Trójka kielichów. Może poznaliście się na imprezie, może osoba jest rozrywkowa, może mieszka daleko. Tak sobie to będę rozkładać. Słuchajcie, bardzo towarzyska osoba, bardzo. Bardzo rozrywkowa, bardzo towarzyska. Myślę, że tak, słuchajcie, u was była taka sytuacja, te karty dam tu, te karty dam tu, że osoba na początku bardzo dużo z wami rozmawiała, bardzo dużo się spotykaliście, chodziliście gdzieś, tak? Widzieliście, że ta wasza osoba jest duszą towarzystwa, że ma dużo znajomych, ale może i, kochani, częściej wyjeżdżała, może częściej się nie odzywała, może pracuje, mieszka poza granicami kraju, tu mamy też ten świat, kochani, ale mam wrażenie, i teraz proszę się na mnie nie gniewać, że osoba jest tak towarzyska, że zna bardzo dużo, jeżeli mówimy o mężczyźnie, zna bardzo dużo kobiet, z wieloma kobietami rozmawia, pisze, dzwoni. Czy to ma kontakt przez, kochani, SMS-a, czy to ma kontakt przez Facebooka, myślę, że jest otwarta, myślę, że, no nie chciałabym tutaj być niegrzeczna, ale tu mamy rycerz kielichów, kochani, i ósemka mieczy z wisielcem. Ta zmiana, to zastopowanie pisania, dzwonienia, to wydaje mi się, że dla tej osoby ten moment zauroczenia, zakochania, czy jak to tam nazwać, minął. Ten moment dla tej waszej, kochani, osoby minął, no i musiało mi to tutaj spaść, minął dla tej waszej osoby i dla mnie ta osoba lubi być, kochani, w takim stanie zakochania, ale czuje się przyduszona. Zobaczcie, tutaj mamy tą osobę w tym słoiku i może czuła się przy was taka stłamszona, może chcieliście wiedzieć, kiedy przyjdzie, kiedy przyjedzie, a ona nie lubiła kontroli. Może też u wielu z was było tak, że ta osoba po prostu, słuchajcie, przestała się odzywać, wy nie wiedzieliście, co u niej, czemu nie dzwoni, czemu nie pisze, ale patrzcie, pod spodem mamy diabła. Ktoś tutaj na pewno musi to usłyszeć, bo osoba ma uzależnienia od seksu, od hazardu, od kobiet, od mężczyzn, lubi się dobrze bawić, lubi orgie, lubi, kochani, żyć kosztem innych osób i ona ciągle żyje w takim stanie, że musi się coś, ten Rydwan też mówi, że musi się coś dziać wokół tej osoby. I ja obawiam się, że wy chcecie tej stabilizacji, zaraz będziemy o was pytać, a ta osoba, jak się robi poważnie i mówicie już o jakimś ślubie, zamieszkaniu razem czy coś, to ona znika, ona się zamyka w sobie, ona nagle musi jechać coś zrobić, ona nagle musi coś załatwić, ona wyjeżdża, nie odzywa się, mówi, że pracuje, że nie było zasięgu i wiecie dobrze, może z Facebooka, może z innych rzeczy, że ona się tam gdzieś była pobawić, że tu ją gdzieś widziano, tam ją gdzieś widziano i ja podejrzewam, że osoba właśnie tak jak wam mówiłam z tym diabełkiem tutaj w tle naszego czytania jest po prostu moim zdaniem osobą jeszcze nie gotową na związek, lubi się bawić, lubi towarzystwo, lubi żeby ją podziwiano, lubi jak jest w centrum zainteresowania, kochani, tak? Podejrzewam, że wy właśnie tak mogliście tą osobę poznać, że was tak zaintrygowała, że jest taką fajną fajną osobą, ale podejrzewam, że jak coś jej nie pasuje, to ona momentalnie ucieka, znika, zamyka się i znowu jedzie tam gdzieś do siebie i
Może, kochani, jeżeli to jest osoba, która mieszka poza granicami kraju, której nie znacie, może się nie widzieliście, tylko macie ten kontakt 8 buław przez pisanie, telefony, przez messengery i tak dalej, to ta osoba, ja podejrzewam, że tam też kogoś, kochani, ma, że tam, że praktycznie tu jest trójkąt, że ta osoba nie umie się skupić na jednej osobie, ona się dusi wręcz, jak jest, nic się nie dzieje. Tam chodzi na imprezy, tam sobie jeździ i ja podejrzewam skarby, tak jak tutaj mamy, że tam już gdzieś kogoś podrywa, na pewno ma z kimś kontakt i wy po prostu się zastanawiacie, co tam się dzieje, nie? Co tam, o co tam, kochani, w ogóle tej osobie chodzi. No to podglądamy też was, bo chciałabym wiedzieć, co u was, tak? No wy chcecie stabilizacji, czwórka buław mówi, ja chcę stabilizacji, ja chcę z nim mieszkać, ja chcę ślubu, ja chcę mieć rodzinę, ja chcę wiedzieć, na czym stoję. O tym myślicie i o tym marzycie, o stabilizacji. Zakochałyście się, zakochaliście się, tu jest miłość, nie umiecie zapomnieć o tej osobie, tu jest po prostu... Nie może wam to pierwsza randka, pierwsze spotkanie wyjść z głowy, ale brakuje wam tej osoby i nie okłamujcie mnie, brakuje, bo jak się osoba nie odzywa, to czujecie, że wam serce pęka, że nikt was nie rozumie, że nikt was nie potrzebuje, ale czujecie, wewnętrznie czujecie, że jesteście przez tą osobę wykorzystywani, że ona tylko dzwoni i pisze, jak was potrzebuje, czyli jak chce seksu, jak chce dobrze zjeść, jak się chce poprzytulać, to wie, kiedy zadzwonić. I tutaj u nich też mieliśmy tego diabełka. Także widzicie, jakieś uzależnienie jest, może od osoby, może wykorzystuje was, że chce u was pomieszkać, że jest dobrze. Co my tu mamy? Te trzy buławy. No może, słuchajcie, były jakieś plany takie na przyszłość, tak? I wy postanowiliście zainwestować w tą znajomość, aczkolwiek albo się krótko znaliście, albo po prostu tak was ta osoba oczarowała, bo paść kielichów to jest taka pierwsza miłość za oczarowanie, a patrzcie, te siedem kielichów, które mamy tutaj, wiecie, o czym mi mówi? Mówi mi o tym, że wy podświadomie czujecie, że jesteście opcją, że nie jesteście jedyną osobą. I kochani, paść buław często się nudzi, nie umie być przy jednej kobiecie, przy jednym mężczyźnie, musi zmieniać partnerki, ma bardzo często pretensje do was właśnie, że to wy wymyślacie, że tak nie jest, jest osobą kłótliwą, jeżeli nie idzie po jej myśli. No i wy czujecie, kochani, że ta osoba jest lubiana, ma dużo koleżanek, ma dużo kolegów i czujecie wewnętrznie naprawdę tutaj, że no nie będę was okłamywać, że nie jest tak, jak być powinno, nie jest tak, jak sobie wymarzyliście. Ja myślę, że na początku ta osoba była zupełnie inna i to jest właśnie to, co wam powiedziałam, przykład tego maila, co dostałam, że osoba naprawdę powiedziała, że ona szuka stabilizacji, że jesteście miłością życia, a jak przyszło już na poważnie, może poznali wasze dzieci, może poznały rodzinę, to nagle się zgubili i stracili. Nagle nie ma kontaktu, nagle osoba się nie odzywa. Nawet zauważyliście, że się osoba spakowała, że nagle już u was nie pomieszkuje. Nagle się dowiadujecie, kochani, że tutaj bywa, tam bywa, że dzwoni i pisze do was, jak jest pod wpływem na przykład, tak? Myślę, że tu jest tylko i wyłącznie pociąg, kochani, fizyczny. Ta osoba umie ładnie pisać, mówić i wy mogliście to łykać, ale czujecie, że miłość jest po waszej stronie. Tu mamy as kielichów w sercu. As kielichów w sercu jest po waszej stronie, a u niego jest ucieczka. Chodź no karta. Kochacie, chcecie kochać, jesteście otwarci na miłość, potrzebujecie tej miłości, macie już dosyć samotności i się zastanawiacie czemu, a ta osoba ma w sercu, kochani, unik, ucieczkę i jeżeli jeszcze ta osoba nie zniknęła, to ona już to planuje, bo to ma w sercu i po prostu wie, że za niedługo ucieknie, że za niedługo może otworzy. Przede wszystkim świat mówi o cykliczności, że
pewien etap się zakończy i oni myślą, że już nic więcej od was nie dostaną i nie mogą chcieć, bo już są zainteresowani jechać gdzieś indziej do kogoś innego. Tak karty Tarota pokazały. Kochani, sprawdzamy karty dopowiadające. Ta wasza osoba jest obserwatorem. Słuchajcie, tak wam wylosowałam. Ta osoba obserwuje, lubi obserwować. No i słuchajcie, ona się boi tak zainwestować w jedno miejsce, w jedną osobę, żeby z nią być, żeby z nią zamieszkać. Myślę, że tutaj mamy lęk pierwotny, jeśli chodzi o dzieciństwo. Może rodzice się rozwiedli, jak ta osoba była młoda. Może boi się właśnie ta osoba tego zamieszkania wspólnego, że będzie ojcem, że będzie matką. Jest tu lęk przed zakochaniem. Jest tutaj lęk przed powiedzeniem prawdy. Myślę, że całej prawdy nie wiecie. Co tu mam dla was, skarby? Wszystko, co się świeci. I mamy na tej karcie, kochani, uwielbiam te karty, bo pokazują pięknie maskę. Zobaczcie, tu jest maska. Wy widzicie to, co piękne, czyli to złoto, to, co się świeci. Dla was ta osoba jest cudowna, piękna. Nie podejrzewacie, że was może obgadywać, że jest egoistą, że może spać z kim popadnie, z kobietą, z mężczyzną, że może nadużywać alkoholu, że za niedługo zniknie, że lubi się bawić, że ma rozwięzły tryb życia. Wy widzicie tylko powierzchnię. A kochani, trzeba się przyjrzeć, bo ta osoba ma maskę. Wy tego nie chcecie zauważyć. Zobaczcie, wy niesiecie pokój, wy chcecie zgodę, porozumienia, wy chcecie ślubu, wy chcecie wspólnoty, pokój. Zobaczcie, jak te karty z nami dzisiaj rezonują, prawda? Co ja tu jeszcze mam na stole? Karty Lenormand, proszę Państwa, zaraz będę Wam dopowiadać. Rany boskie, wiecie co? Jedna na tą stronę, jedna na tą stronę. Droga. Droga w tej Lenormandce, już Wam pokazuję, ma tutaj rozwidlenie i ta osoba ma wybór. Tak jak wam wcześniej powiedziałam, że ma wybór między wami a jeszcze kimś. Ma wybór, czy zostać z wami, czy iść drugą drogą, wolną drogą, być wolnym. Ona na razie obserwuje, bo się boi zaangażować, boi się. I tutaj mamy wybór, kierunek, gdzieś musi pójść, tak? Ona już robi plany, podróż. Tu mamy kartę podróży, tu mamy kartę też ucieczki. I ja podejrzewam, że ona w tą drogę, którą pójdzie, to pójdzie bez was. Nie pójdzie po tej drodze, co wy idziecie, tylko pójdzie po innej drodze, zupełnie w innym kierunku. A wy macie ptaki. Proszę. Czujecie pod spodem, że z tą osobą chcielibyście stworzyć parę, bo wy macie tą miłość w serduszku, wy jesteście zakochani, ale macie różowe okulary, a karta chce wam powiedzieć, że przyjdzie wiadomość i to nie będzie zbyt miła wiadomość, bo tutaj mamy, kochani, tego diabła i wy się dowiecie, że ta osoba może ma kogoś, może ma, tak jak wam powiedziałam, nałogi, może jest nieuczciwa, może tam próbuje, wiecie, kogoś jeszcze, bo tutaj mamy, kochani, ten trójkąt, także komunikacja będzie z tą osobą, moje aniołki, ja bym powiedziała, na razie utrudniona, tak, utrudniona. Dalej, co my mamy dalej? Słuchajcie, jak osoba lubi towarzystwo, jak osoba lubi, wiecie, osoby takie trzecie, że wybiera na przykład kolegę, wybiera koleżankę, nie was, wy siedzicie w domu sami z dziećmi i czekacie na ten telefon, patrzycie, no to coś jest nie halo, prawda? Coś jest nie halo z tą osobą, w moim odczuciu. I słuchajcie, karta 13 dla tej osoby, ona chce być wolna. Ona chce być wolna, ona, tak jak karty nam tutaj, kochani, przed chwilą pokazały, że ona się dusi. To jest ta karta.
że ona się dusi, jak jest za długo z kimś w związku, przy kimś, to się dusi. A dla was, no proszę, kreatywność. A wy chcecie z tą osobą za rączkę tworzyć przyszłość, do domku iść, na spacer iść i po prostu być kreatywnym, coś robić razem, może i ślub, może i zaręczyny, może i z tą osobą, cokolwiek, żeby, no żeby ta osoba była. Ja mam jeszcze aniołki romansowe. Jejku, wy jesteście naprawdę piękni, wy jesteście kochani, oni o tym wiedzą, ja to czuję z tych kart, kochani, że oni o tym wiedzą i za niedługo, kochani, może być tak, że albo wy się pogubicie, albo ta osoba powie w tej karcie świat, że musi wyjechać, że musi mieć przerwę, że chce być wolna, tak ja wyczuwam przynajmniej, nie? Co my tu mamy? Kurde. Frywolność. Frywolność dla tej osoby to jest luźny związek, luźny tryb życia, zabawa, trochę romansu, trochę flirtu, trochę kokieterstwa. Myślę, że ona bardzo lubi kokietować inne osoby, bardzo, bardzo. A dla was romantyczne uczucia. Wy potrzebujecie, żeby wam ktoś mówił, że jesteście piękni, cudowni. Może ta osoba już tego nie mówi, albo tylko to mówi, a nie udowadnia, a tego nie ma w rzeczywistości. Czyli osoba ci napisze w tej karcie, napisze ci, jak tam moje słoneczko, dzień dobry, kochanie, i to jest wszystko, tak? I wy potem cały dzień czekacie, co tu jeszcze może się wydarzyć, jeśli chodzi o tą waszą osobę. Wyspa miłości, niech idzie. Wyspa miłości, kochanie. Ale czytanie, no kto by się spodziewał, że coś takiego ja dla was, nie leć, że ja dla was będę miała tego typu karty. Wasza osoba, może weźmy dwie. Niewystarczająco miecz i róża. No tak, dostajecie trochę dobrego i trochę złego. Ta osoba czuje się, że jest niewystarczająca dla was i tutaj jest ten strach, ten lęk, także karty się potwierdzają. Ta osoba wie, że wy zasługujecie, kochani, na kogoś lepszego i raz wam da dobre słowo, raz się nie odzywa i macie trochę prawdy, trochę kłamstwa, trochę czekania. A co dla was? Separacja i młot. I co to oznacza? W moim, kochani, mniemaniu te karty mówią, że wy się spodziewacie, że ta osoba zniknie, że w zasadzie już tęsknicie i o tym właśnie mówi ta karta, że potrzebujecie tej osoby, marzycie o niej, a ona się nie odzywa. A jak się odzywa, to są to trudne relacje. Jak mówimy często, jak młotem w płot, tak? Że taka ciężka jest ta, powiedziałabym, konwersacja z tą waszą osobą, nie? Mam ochotę, tutaj mamy kartę i bardzo się cieszę, że je znalazłam, bo je tak sobie posprzątałam, schowałam. Co osoba by wam powiedziała, gdyby tutaj była, gdyby mogła na przykład, powiedzmy, zadzwonić, przyjechać, czy na przykład teraz stanąć przed nami, nie? Co by wam mogła powiedzieć? Obawiam się zawrzeć umowę z tobą. No nie wytrzymam, widzicie? Obawiam się zawrzeć umowę z tobą. Mam nadzieję, że pewnego dnia mi wybaczysz. Nie wytrzymam. To nie był odpowiedni czas. No pewnie, a kiedy? Musi się wybawić. Chcę ci powiedzieć, jak się czuję. Aha, czyli z tą ósemką buław będzie się odzywać, bo nie ma się komu wygadać, a wy jesteście fajnym, wiernym słuchaczem, czyli zawsze możesz posłuchać, zawsze jesteś, zawsze bym powiedziała tak, do rany przyłóż, pan i władca przyjedzie, potrzebuje, no to niech ma, tak? Słuchajcie, nie wiem, czy to widzicie, ale dokładam nawet karty i one potwierdziły nam to, co powiedział przed chwilą Tarot.
Nie wytrzymam. Słuchajcie. To już jest jak 2 razy 2. Ta osoba robi wszystko, żeby powstrzymać te zapędy do ślubu, do spotkań z wami, żebyście byli tylko i wyłącznie na, żeby oni byli na wyłączność was. Wy podejrzewacie, że jesteście oszukiwani, okłamywani, że ta osoba nie jest tą, za którą się podawała. Ten diabeł i mężczyzna w masce. Może też być kobieta, która po prostu ukrywa coś, tak? No nie wytrzymam, nie wytrzymam dzisiaj z wami tutaj. Nie wiem, nie wiem jak to po prostu, kochani, określić, bo strach się bać po prostu wam dzisiaj dawać karty. No. Ja myślę, że niektórzy to odetchną z ulgą, że to usłyszą, bo wiele z was, jak pisze, że to jest trudna sytuacja, bo dopiero się poznaliście, inni się już znają, inni planują ślub, inni planują na przykład wspólne zamieszkanie, tak? A tutaj wy jesteście zakochani, a tu jest cisza, tu jest zima między wami, tutaj nie ma nic, osoba ucieka. Miłość, trumna, koniec miłości. Wiadomość przykra. Słuchajcie, wy czekacie na tą osobę. Czekacie, czekacie, czy ona przyjdzie. Słuchajcie, wy możecie się czegoś dowiedzieć o tej osobie. Że albo kogoś ma, albo tam flirtuje, albo pożycz mi pieniądze, to ja przyjadę, albo zapłać za mnie, bo mam długi, albo coś tam. Strasznie wam współczuję, bo ja widzę i czuję w tej chwili ten ból. Karty cygańskie. On. On mężczyzna. Patrzcie, za tym mężczyzną idzie kobieta z dzieckiem. On sobie jedzie na koniu, a wy idziecie za nim. 2 kroki z tyłu. Widzicie? Nie docenia was. Chce rządzić. Chce, żebyście były uległe? Czy wy zwracacie uwagę na czerwone flagi? Dostaliście już jakąś wiadomość, dostaliście już raz ostrzeżenie. Może osoba na was krzyknęła, może często się upija, może was obgaduje, może spakowała się osoba i zagraża, że nie wróci, że wyjdzie, wyjedzie. Co? Nie czujecie tego? Nie wiem, jak. Ja nie wiem, co powiedzieć, bo ja po prostu, jakbym miała taką osobę, kochani, obok, to bym powiedziała tak: szkoda waszego czasu, miłości. Nawet jeżeli to jest twój partner, mąż, partnerka, to ta miłość u nich się wypaliła. Już jej nie ma. Oni czują pociąg fizyczny, tak jak tu było, ale nie czują tego, że wy jesteście tymi jedynymi. Oni chcą się bawić, a wy chcecie prawdziwego uczucia. Kłopoty przez alkohol. No tak, diabełek, to wam też powiedziałam wcześniej, że może tak być, że osoba ma problem z alkoholem, prawda? Ciąża. Może się dowiecie, powiedziałam wam, że będzie jakaś przykra wiadomość, że ktoś ma gdzieś dziecko, że jakaś kobieta gdzieś jest w ciąży. Dla was osoba elegancka, niezależna, to wam się spodobało u tej osoby i to was ciągnie. Osoba na wysokim stanowisku, słuchajcie, to może być wasz szef, tak, to może być wasz dyrektor, to może być... Może jesteście w trójkącie i myślicie, że ta osoba zostawi żonę. Ja wam teraz powiem, ta osoba nigdy nie zostawi rodziny, dzieci, żony, zostawi was. Moja nowość, zaczarowana mapka, po jednej karcie. Boję się, ale... Obojętnie co wyjdzie, obojętnie kochani co wyjdzie, zobaczmy. Dla niego
i dla Was. Dokonywanie wyboru. No, ja myślę, że on gdzieś, czy ona chodzi, się żali do kogoś, że wy jesteście źli, że się zmieniliście. Myślę, że ta osoba może mieć drugą opcję, drugi dom, drugą kobietę, mężczyznę dla was. Upadek na dno. Czujecie się jak w labiryncie. Nie wiecie, jak z tego wyjść. Zakochaliście się po uszy. Nie wiecie, co z tą osobą się dzieje. Nie wiecie, czemu tak jest. Chcecie zacząć od nowa, ale nie umiecie, bo kochacie nad życie. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystkie wiadomości, jakie przekazałam, że wszystko wyciągnęłam z tych kart, to co trzeba. Trochę bałaganu jest, ale tak zawsze jest, jak się dokłada karty. Musicie być silni, silne i silni, bo w życiu nie chodzi o to, żeby się bawić. To są dzieci, oni chcą się bawić, a wy potrzebujecie rodziny, statecznego domu, prawdziwej miłości. A tu będzie tylko seks, zabawa, rock and roll. Tu nawet po ich stronie nie ma karty miłości, nie ma karty przywiązania, rodziny. A podejrzewam, że was obgaduje przed kimś, że wy jesteście źli, że to wy się czepiacie, że to wy chcecie. A oni chcą być wolni. Wszystkie te karty mówią, że oni nie potrafią, oni się boją. Tu jest ten lęk pod spodem, chodź, no tu. Lęk pierwotny. Kochani, dziękuję wam za czytanie. No i czasem takie wiadomości. Może przekazałam to do jednej osoby, pięciu, ale tak karty nam dzisiaj, kochani, pokazały. Pamiętajcie, by się odwdzięczyć lajkiem, komentarzem, tak, żeby kanał mógł tutaj istnieć. Kto nie ma subskrypcji, zachęcam do subskrypcji. Dziękuję wam bardzo, kochani, dziękuję za wsparcie kanału, dziękuję za każdą kawusię. No i zapraszam ponownie. Buziaki dla was. Pa, pa, kochani.